słyszysz wołań, choć raz popatrz na mnie. To wtedy startujecie. Gotowi zawodnicy? Gotowi. Start! Pani Marta ocenia. 17 obważanków musi znaleźć się na sznurku. No, proszę Państwa, emocje niesamowite. Niesamowite. Jak patrzę, kto tutaj jest faworytem. Trudno ocenić. Pani Marta będzie najlepiej wiedziała. Kto pierwsze 17 obważanków nawinie na sznurek? No ładnie sobie wszyscy radzą. Naprawdę są dzielni. Jest pani Anna, tak? Pani Anna pierwsza. Trzy wiązki aż. A czemu tak dużo? A, to jest dodatkowe utrudnienie, okazuje się. Trzy wiązki. Dziewczyny, nieźle wam to jest. Lucyna. Anna. Justyna, Sławomir, a pan jak ma na imię, bo pan w zastępstwie, tak? Nosi, ja muszę uciekać, bo lewą nogę. W obszar rażenia kolumn, to wtedy wszystko brzęczy. Dopingujcie może. Dawaj, 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 nie udawaj. No, bo to już jest końcówka. Już jest końcówka. Lucyna, Anna, Justyna. Ta muzyka pasuje! Tak, weź, ja leciał. Dlaczego gdy patrzę ci w oczy, ty tego nie widzisz? Dlaczego gdy szeptam do ucha, ty tego nie słyszysz? Pokajesz, bo wiesz, że na pewno się tego nie wstydzisz. Kurde, nie wiedziałem, że... Cześć dziewczyny! Halo! Najlepsze koło gospodyń wiejskich w całej Polsce! O kurde, tak. Nie wpadł ten telefon do tego baru. Ra 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 ra
gorzej, bo to tak chowa, co się tu dzieje. O, to jest kapelusz. Śmiesznie się pali. Wszystko zaczęło się od zupy. Tu trochę jest tego. Pokaż, co tam jest, co tam było. Jest. Kto nie był, niech żałuje. Jaki, jak się nazywa ta zupa? Barsz, nie. Barsz, barsz. Dobra. Barsz z kiełbasą, nie tylko. Kurde, tą altankę to mamy fajną, naprawdę. O, kino na pewno. To jest oranżat. Może jakaś pioseneczka? Nie ma organeczki. Mimo organeczki. Tak, o, gdzie masz? Ja jeszcze policzę, jak kwoka kurczątka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. No jedno kurczątko gdzieś zawieruszyło, panie burmistrzu, ale to wręczamy tym, którzy są. Czyli pierwsza konkurencja, test dla dzieci, wiedza o obwarzanku. Kacper Jakubczyk i Kia Pogorzała. To są pierwsze nagrody. Tak jest. I Antosia Pogorzała. Jest Antosia? To Antosię zapiszemy, żeby się zgłosiła do namiotu z zielonym daszkiem. Druga nagroda ex aequo, Amelia Binkowska, Antoni Jóźwicki. A jest? Antoniego mamy? Antoniego nie ma. Antoni Jóźwicki po nagrodę do namiotu zielonego. Niewski nawlekał jak szalony. Także. Następnie Justyna Międzywojenny. Justyna Smolarska. Brawo. I konkurs z brzuszkami. Sylwester, przepraszam. Arek Ciślik wygrał. No, najmniejszy brzuszek ze wszystkich. Wciąga, ale wciąga. Następnie drugie miejsce. Bartek Kosak. Pan Bartek już nie może brzuszka ukryć. I Mikołaj Kosak, trzecie miejsce. Ex aequo. Konkursowicz. Czy pan burmistrz chciałby słóweczko przekazać? Tak? Aha. Proszę państwa, jeszcze jedna ważna informacja. 15 uczestników konkursu wiedzy o obwarzanku dostało nagrodę sponsorowane przez pana Andrzeja Binkowskiego, wyjazd do kina, tak? Do kina. Także więcej szczegółów, panie burmistrzu, u kogo? No i brawo, brawo.
Antosia Pogorzała pojawiła się i z rąk pana burmistrza otrzymuje nagrodę. To laureatka konkursu. No dziękujemy. I to tyle, panie burmistrzu, tak? Teraz już bawimy się z zawodowcami. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy panu burmistrzowi. Przypominamy, że pan burmistrz ciągle cały czas zaprasza dzieci na bezpłatną watę cukrową do 20, czyli do 20 jeszcze 2 godziny można bezpłatnie z cukrowej waty skorzystać. Przy okazji dziękujemy panie burmistrzu w imieniu dzieci uczestniczących w festynie. A proszę państwa, już za chwilę na scenie pojawi się kabaret ze Śląska. Kabaret masztalscy, mistrzowie dowcipu. Nikt w Polsce nie potrafi tak pięknie dowcipów opowiadać jak oni. Opowiadają już 40 parę lat. No i nikomu się na razie to nie znudziło. Czy masztalscy gotowi? No pewnie, jak mogą być niegotowi. Zapraszamy zatem. Kabaret masztalscy.